Cześć. Witajcie, z tej strony Gibolino i witam was w trzeciej części żniw rzepaczanych i prezentacji gospodarki. Miały być dwie części, ale mi wywaliło i w pierwszej części, bo jeszcze na początku z tej serii miałaby być jako całość tych żniw, ale i tam mi wywaliło i tu, więc niestety, ale muszę zrobić taką jeszcze króciutką trzecią część, żeby móc się pożegnać w końcu. Więc co, bez przedłużania i jedziemy dalej. Ja tu będę jechał za kabiną, żeby widzieć, jak tu chwyta. Sorry, to takie tam, tak nierealnie teraz, no, ale chcę to zrobić jak najszybciej. Że mi znowu tam nie wywaliło. O, pełny zbiornik. Więc znowu mi nie wywaliło nagrywania. Jedziemy opróżnić. No ciekawe, czy będzie kolejna przyczepa pełna. Może nawet ponad? Zobaczymy. Może jednak dobrze, że wziąłem tyle przyczep. Nie wiem, jeszcze do jedno. Dobra. Tutaj staniemy tak tu, o, żeby nas rura nie sięgła. No, tutaj trochę kupiłem, ale chciałem się tepnąć, ale teraz trudno się przejdziemy tyle. Okej. Oczywiście sobie zjedziemy jeszcze tymi maszynkami, no. Czasu. Może nam Inar pozwoli przedłużyć troszeczkę ten odcinek. Przynajmniej powinien zdążyć. Albo wiecie co, nie, jednak nie tam, poza odcinkiem zjadę, wiecie? Trochę jednak boję, ale muszę czwarty nagrywać. Taki krótki, żeby było bez sensu, więc pojadę do końca i będzie tam, będziemy kończyć i tak. No sorry, no. Co zrobię? Wszędzie mam zawalony tymi filmikami. Włączamy już kombajn, to widło opuszczamy na maksa i jedziemy sypać, będziemy kończyć, jak już widziałem.
A co, w tym odcinku to by było na tyle. Jeśli wam się film spodobał, to dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Dzięki za oglądanie.